Poprzednio w Darksiders. I was so hoping you would not return. What of the arena's champion then? He won't be entertaining you any longer. No. Impossible. I believe your king will see me now. I cannot deny you. The living horsemen of souls long overdue. You are not welcome here. Pity. I was starting to enjoy the atmosphere. Then you have not been here long. Billions of souls crowd my kingdom. All of humanity wailing for vengeance. But I see you are already familiar with such music. What would you have of me, horseman? Show me the way to the Well of Souls. And what do you seek there? Power over life and death? Or do you hope for absolution, kinslayer? I wondered where the souls of your brethren had gone, for they never passed through my realm. Your realm hardly needs more subjects. True. Yet I must face this rabble without the lords who serve me. That's not my concern. Make it your concern, and I will grant your request. Find my three dead lords and wake them from their slumber. This will bend them to your will. Return the lords to me, that they might share my burden. The journey so far. A grand arena gilded by blood. A giant slain, a toll paid in full. But before the king will help our rider, he must have his dead court. Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wow, po prostu tyle, że co bardzo powiedziałem, nie wiem. W kolejnym odcinku zagrajmy w Darksiders Definitive Edition, w którym mam nadzieję uda mi się może nie ogarnąć sobie Faryzjonera, bo akurat jego grobu co mamy teraz poszukać i pewnie też jego zbudzić. Raczej nie pójdzie to tak łatwo, jakbym chciał, aby poszło. Ale jeśli nie uda się go na już, jakby to ująć, ogarnąć, zbudzić... O, proszę. Wait a minute, to zgarniałem to chyba wcześniej. Czy nie? Czy już mi się coś wydaje? O, interesujące. No, weź też pomóż. Dobra, to spróbuję jeszcze zgadnąć tę monetę jedną. Bo to powinno być dość szybciutkie. Z naciskiem na powinno. Dobra. Nie, weź to. Ładna okrętka. Dobra, stop. Kosy słabsze. Jest tu jakieś wejście na górę? Czy nie bardzo? Okej, okay, jest. 40 już w grze moneta przewoźnika. Co pozwoliłoby mi może na zgarnięcie nowej broni. Przy dobrych wiatrach byłyby to jakieś opętane kosy. Okej, okay, jest tutaj wejście na górę. Teraz pytanie brzmi, czy ja jestem w stanie coś z tym faktem zrobić.
W sensie, czy ja się nie wspinam, aby na darmo. Tak wiecie, to, że jest tutaj wejście, nie oznacza wcale, że... Okej, okay, jest coś do szafarza, także nie jest to całkiem bezsensowne. Okej, okay, to było dziwne. I są tu skrzyneczki. Dwie zwykłe i jedna, której nie widzę. Okej, okay, jest zwój szafarza. Święty zwój szafarza. Aby odkryć tajemnicę ukrytą w labiryncie szafarza, obierz następujące kierunki. Dwa razy na północ. Okej. Okay. Ale jakby... Nie otworzę tamtych. No, ani mi się wasz spadać. Okej, okay, tam jest rogata skrzynka. Nie wiem. Gdzie to mogę obrócić? Przecież mogę w każdym kierunku, ale... W którym kierunku faktycznie coś mi to da? O, w tym! Okej. Okay. Aaa, dobra, i tu się teraz odblokuje. Jakby, no, super, tylko... To jest troszeczkę bieganie, jeśli mam być szczery. W ogóle co to jest za miejscówka? Czyli dobrze było. No, paszcza. Jestem teraz gdzie? Tu gdzieś? Oko zwiadowcy? To jest to miejsce? Sprawdźmy. Skoro mogę się fast travelnąć, no to czemu nie skorzystać? To jest to miejsce, czy ja teraz się po prostu do tego miejsca... Nie, to jest ta miejscówka tutaj, a ja się muszę cofnąć tamten wstecz. Muszę się cofnąć tam wstecz! A jak się... A co, umiesz się cofać w przód, geniuszu? Dobra, ale to innym razem. A grobowiec jest tutaj. Wskrześ faryzjonera. Dobra, no wejście nie stanowiło problemu. Jakieś bieda ubranka. Winda uruchamiana uderzeniem w kryształ. Nawet fajne. Nie, wiecie, nie muszę kręcić żadną taką śmieszną wajchą. Która zazwyczaj w takich windach się znajduje. Grobowiec faryzjonera. Coś tu widziałem. Kolejna moneta przewoźnika, proszę bardzo. Pyk, 21. Przy sobie 41 w grze. Mumia. Nie, weź to naprawdę tu. Tu mi się bardziej przyda akurat ten uchwyt śmierci, mam wrażenie. Byłoby też miło, jakby ta kamera tak nie głupiała. Ale byłoby też fajnie, jakby ten uchwyt zadawał jakieś obrażenia, nie tylko służył jako podciągnięcie typa. Dobra, ma coś nowego? Aj, miałem iść do Wulgrimasy, kurde. Dobra. Innym razem. O, proszę, prawie zmaszatowane. Okej, okay, no obrona tego troszkę lepsza. Poza tym taki mech. Dobra. Jest przejście. A. Dobra, ale na to przejście...
Muszę coś nałożyć. Jezu, ale stuknie teraz ziewnięcie potężne. Jedno, drugie, trzecie. Trochę wysadzania będzie. No i dobra. A, tu jest też bombeczka. Tylko jakby po co mi ona? No fajnie, wiem, że mogę użyć uchwytu, by przyciągać przedmiot, tylko po co mi ta bomba? Nie, taki sobie ten puklerz. Aaaa! Dobra. To już wiem po co. Żeby se wsunąć to. Zapewne. O, to na kilka powtórzeń chyba. Dobra, myślę, że jeszcze jedno powinno wystarczyć. Ale jeszcze jedno trafione. Tak jest. Dobra, lecimy dalej. No, gdyby nie była pokazana na minimapie, to pewnie bym ją ominął. I nie straciłbym za dużo. No i kurde, dwie poty się zmarnują teraz. Ty, zaraz. Czekaj. Czekaj, wracaj mi na pierwsze piętro jak na razie. O kurde! Czy teraz byłem na pierwszym? No, to było dziwne, że z drugiego spadłem na pierwszy. Pierwszy. Dobra, nie. Nic nie mówiłem. Weźmy to, gdzie to tutaj cię miałem. To co? On jest na trzecim czy na drugim? Okej. Na trzecim jest zablokowane przejście i tylko zablokowane przejście. A na drugim pewnie jest on, tylko że na drugie nie zjadę, bo rozwalił bolce czy coś. Dobra, to co ja mam z tobą zrobić teraz? Windo, droga. Stronica Księgi Umarłych. Już czwarta. Z drugiego rozdziału. Milutko. Dziura. Dobra, tutaj. Aha, dobra, tam jest ten. Chyba normalne przejście jest tutaj. A nie, dobra, nie. Wiecie, dobrze mi się wydawało. Dobra, no wait a minute w takim razie. Mam tutaj gdzieś powiedz po ścianie, do czegoś się złapać. Nie wiem, ale widzę za to tam na górze kryształek, tylko nie sięgnę, niestety. Nie zrobi tutaj chyba nic. Jak tam zejdę, zeskoczę, no to zginę.
O, czy tam zginę. Po prostu cofnie mnie, no bo spada w przepaść, nie? Tam jest kolumienka, to chyba już wiem, co będzie trzeba zrobić. Podstawić tą kolumnę, że jak to poleci, to kolumna przytrzyma tę windę. Ale żeby to zrobić, to muszę jakoś... okej, tu jeszcze jest dwoje drzwi. No, jak czasami warto się rozejrzeć, albo po prostu spojrzeć na tą minimapę, nie? No, na szczęście nie łaziłem tam przez dłuższy czas. Kolejna moneta przewoźnika. Dobra, już sobie wezmę uchwyt śmierci, tak na wszelki. Dobra, troszeczkę tutaj. Myślę, że już to powinno być w porządku. No, proszę bardzo. Idealnie prosto w nią poleciałem. Dobra, jak to wcisnę, powiedzmy, to co się stanie? Okej, tu dosuwam klatkę. Czy dosuwam? Przesuwam właściwie. Dobra, czy to jest coś do wysadzenia? Tak dodatkowo, czy nie bardzo? Albo klucz, albo mapa. I klucz przydałby mi się teraz trochę bardziej. Nie, ale chyba wiem, co muszę z tym zrobić. I teraz mam nadzieję, że się tego złapię. Dobra, co jest w skrzynce? Mapa. Niestety mapa. No. Niestety. Chyba wiem, co muszę zrobić. Mianowicie... to se muszę cofnąć. A, to się już samo cofnęło. Dobra. Chwycę to, czy nie? Kurde, czy jest to za ten? Nie, dobra. Na szczęście nie. Dobra, siedzi. Tędy nie wejdę. Czekaj. Tu są przeciwniki. Małe, bo małe, ale zawsze trochę ekspa wpadnie. W sumie, czy oni tutaj czegoś strzegą, czy są tylko taką przeszkadzajką? Nie, ale też one tutaj po prostu momentalnie kasują, nie? No, ale nie, no, nie ma tutaj nic ciekawego. Okej, teraz tak. Strzał tutaj. Kurde, prawie wyszło. Za wcześnie skoczyłem. Dobra, czyli ponawiamy operację. Tutaj, tu. Dobra, bier to. No już. Strzelaj. No, bo to najpierw zjeżdża, a później dopiero. Leci kolejne, czyli muszę po prostu w dobrym momencie wyskoczyć. No, własną rękę sobie to zepsułem tak naprawdę. O. To zjeżdża. I ja lecę. Jakbyś teraz nie złapał, nie? Okej. Coś tego pilnuje, czy...? Nie, chyba tak po prostu sobie to będzie leżało. Okej, mamy klucz.
Czyli mogę już na trzecie piętro lecieć i odblokować sobie dalsze przejście. Oko i górę. Oho! No, że walka to było do przewidzenia. O nie, znowu ona. A mówię znowu, bo już w Darksiders jedynce była. Zmora. A, psz, ale do tych szponów to ona nie ma w ogóle podjazdu. No proszę, proszę cię. Dla wojny to ty może byłaś wyzwaniem. A nie dla śmierci. Psz. No, proszę. Ja po prostu robię jak chcę. A to akurat jest głównie wina tego, że szpony już są dość mocno nażarte. No. Bo pewnie z inną bronią trwałoby to troszeczkę dłużej. No i dobra. Tam na razie nic nie zrobię. Co się kryje za tymi drzwiami? Okej, okay, jest jakiś dziwny symbol. Z którym chwilowo nic nie zrobię, tak więc... Adios! Dobra, trójeczka. To się wygląda jak ten nakaz, nie? Ten symbol nakazu, widzicie? Taki sam. Martwa lodo z drętchłani. A, chyba że jak pokona tego lorda, to wtedy coś z tym zrobię. To jeden punkcik umiejętności. To niech tutaj na razie jest wzmocnienie. Chociaż w sumie nie wiem, czy się nie cofnąć do Wulgrima, nie wziąć sobie tej tarczy. Bo te kruki nawet są spoko, ale... takie trochę średniawe. No chyba, że te gule też wziąć, nie? Nie no, to tylko tysiaka w złocie kosztuje, no to nie jest dużo. Dobra, z tej strony... Aj, tutaj też są pootwierane. A nie, to jest... jeszcze... wyżej. Tam się chyba chwilowo nie dostanę, tak więc lecę tam, gdzie mogę. Bo to nie było na czwartym piętrze, tylko na takim jakby pięterku, tak poniżej. Znaczy w połowie między trójką a czwórką. Dobra, ja bym się teraz chciał cofnąć do... czy cofnąć, no przenieść po prostu do Wulgrima. A Wulgrim był na wężowym szczycie. To chyba są lochy, więc powinienem mieć znacznik. Tak, znacznik lochu. A, to chyba arenę liczy. Ale nie no, arenę. Chwilowo mam gdzieś i pewnie będę miał przez całą resztę gry, no bo nie mam tam na razie czego robić. Chyba że się tam uchował jakiś kamyczek magiczny, który przeoczyłem, albo ten. Dobra, co się drzesz? Widzicie? 13 poziom i te szpony go dosłownie zwanshotowały. Jednym ciosem, ostatecznym ciosem kombinacji. Tak więc, no to pokazuje ich siłę. Okej, dziękuję. Zmieniam co robić z tym, więc sobie też kupię jakiś talizman. Tu i tu. Brawo ja. Ale dobra, mogę te pazury Beitir sprzedać i będzie mnie teraz stać. Dobra, mam coś jeszcze takiego legendarnego na sprzedaż? Okej, to by Trigger oszalał. O, a to się chwali. To się chwali. Chyba, czekaj, za... nie, bo... kupuję za ile? Za 25 tysięcy. Sprzedaję za 20. No, on tam ma profit 5 tysięcy, ale ja też mogę, powiedzmy, większość kwoty odzyskać. Dobra, to otwieramy kolejną skrzynkę dziedzictwa. Proszę, niech to będą kosy. Jest! Opętane dwukosy. Punkty energii ze zabitego, punkty gniewu po krytyku, obrażenia od krytyka i obrażenia. Nawet ładne. Dobra. Thank you very much.
No, siemka. Narka. I no kurde, jakby nie wiem, ty leczenie leci do niego, czy do tego amuletu z duszami Nephilim? Nie jestem teraz pewien. Dobra, tutaj klasycznie upgrade'owany jest ten atak. Dobra, i mam 6 punktów umiejętności, co pozwoli mi na aktualnym poziomie rozwinąć albo na przykład tutaj po kawałku, po jednym punkcie sobie to wszystko wziąć, albo to na full i tu jakieś dwie rzeczy. No, w sumie to 3. To tak, co tu jest? Pioruny. Magiczne trafienie krytyczne. O, to jest fajne akurat. I zwiększenie obrażeń obrony przed magią. Okej, okay, a tutaj przyzywam 2 gule. A spróbuję z tymi gulami. Przyzywane gule 2 ciągle. Zwiększa zdrowie guli. Dostarczanie gniewu. Prowokacja jakby przez gulę. Okej, okay, niech będzie w sumie. Gule za dodatkowe obrażenia od ognia. Wybuchają, gdy zginą lub ich czas dobiegnie końca. Okej, okay, też fajne. No dobra, niech będzie. Cała ta umiejętność rozwinięta na pierwszy poziom. 2, 4, w sumie ile? 2, 4, 6 razy 2, 12 punktów potrzebuję, żeby to wymaksować jeszcze. W sumie jakbym nie inwestował w żniwo, tylko wszystko w tą ekshumację, to bym mógł już się tym nacieszyć na full, ale ja tam to żniwo lubię. I z wielką chęcią będę je cały czas wykorzystywał. Dobra, jak tam exp? Jeszcze ponad 3500. Wróć mi. Opętane dwukosy, oj proszę bardzo, już od kłów chaosu mają lepszy atak. Co prawda obrażenia odkryte są bardzo niskie. W porównaniu z tym, gdzie tu jest 23, a tu jest... ile? 200%. No ale cóż. Te są lepsze, po prostu, więc... To fajnie wygląda. W ogóle czemu ja nie mogę wyglądu zmieniać? Ja bym sobie tak, wziąłbym sobie te, ale dał wygląd tych, bo te wyglądają o wiele lepiej. No ale dobra. Jakie mam, takie mam. Okej. Okay. Okej. Okay. Czekaj, to było tutaj. Ulepsz. O! Czemu nie mogę? What? Czemu to ma 40 poziom? Szansa na egzekucję. Bardzo chętnie. Jakie to jest OP? O, zwiększenie zdrowia. Bardzo ładnie. Jeszcze ulepsz. No, tu pójdzie o wiele mniej. No, kurde. Tutaj. Jezus! Tu. Nie. Tu. No, tutaj też leciutko, ale myślę, że już to pętane szpony sobie odpuszczę, no bo już wystarczy. One już są wystarczająco potężne. Pętalizm bezkrwistych, ale to na razie nie poluje na nich, więc jest mi on zbędny. I tu zwój szafarza. Poziom drugi, sekret. Okej. Okay. No dobra, na razie nie mam ani questa na ten labirynt, ani nawet nie wiem, czy mogę teraz do niego tam wejść. A nie chce mi się teraz tego sprawdzać. Teraz kontynuujemy zadanie główne w grobowcu i już prawie pół godziny minęło. Mniej więcej powinno być 29 minut, jeśli dobrze teraz liczę. Więc myślę, że dobijemy do 30 może i skończę. No chyba, że uda mi się już w tym odcinku pokonać Faryzjonera. To nie powiem, nie obraziłbym się.
100, 107. Ile 100? No między 100, 140 a 250 się wahają obrażenia przy kombosach. Także nie jest źle. U 600 na dwa ataki. Nie, myślę, że na razie będę używał szponów. I wiecie, co jakiś czas tam wleci jakaś ta, nie? O, pyk. O Jezus, nie... Nie przypisałem sobie. Dobra. X-a. Nie. To pod A, a to pod Y. Niech zostanie. Dobra. Sprawdźmy, jak to wygląda. Fajnie. Nawet po prostu wyjeżdżają sobie z ziemi jakieś trumny. No okej, okay, no góle. No, chwilowo nie są za mocne. Ale wiecie, co jest mocne? Duchowe żniwo! To jest zawsze mocne. I zawsze na propsie. Uuuu, egzekucja. Ohoho! Ej, piękna ta egzekucja teraz wyszła. Ej, może będę miał okazję zobaczyć egzekucję każdego typu przeciwnika. Dzięki tym szponom. Dzięki. Nie szponom, tylko dzięki tym kosom. Nie, ale przepiękna animacja. Mam ile chyba? 20% szans na egzekucję? W sensie, że się pojawi? Oj, proszę bardzo. O wiele lepsze budki. Co to jest? O nie, czemu? Jak ja nienawidzę przeciwników z tarczami. O, proszę bardzo. Nawet moje szpony niewiele mu robią. Śmiechu warty słabeusz, który kroi ci dupsko. Tak. Proszę bardzo. Śmiechu warte to były twoje próby zatrzymania mnie. Boże, ale zlamiłem teraz. To co? Kolejny święty zwój szafarza. Ale nie było oznakowania. Boże, go po prostu gdzieś nie widziałem. Co tak drze pysk? Okej. Jeśli dobrze patrzę na mapkę, to powinienem chyba wylądować za momencik. A właśnie, czy to nie ma jakieś... Chociaż nie, bo usłyszę chociaż te kamienie. Czy wylądować teraz na górze? Tak. I teraz będę biegł po ścianie. Mam nadzieję, że tego nie spieprzę, bo naprawdę nie chciałbym teraz się cofać całą tę trasę. Okej. No i dobra, jestem po drugiej stronie. Na... Chyba... Nie. Nie, to nie jest to takie drugie piętro, co myślałem, że będzie, ale... Blisko. No. Tak. Dziękuję. Szósty głazokręt siły. Gdzie jest tutaj gdzieś jeszcze jeden? Dobra, na dole. O, proszę bardzo. I to? A nie, dobra, nie. To jest ta miejscówka, okej. Okay. To jest ten, co go widziałem tutaj z dołu. Dobra. Czyli nie, to jest... Jak na razie jedyny, który... nie został przeze mnie zabrany, a o którego obecności, czy tam istnieniu, w tym miejscu wiem. Dobra, po ścianie, czy... tak, po ścianie. W dół. Po ścianie, tak. Po ścianie, teraz... tu odskoczyć, na wszelki wypadek wezmę sobie to. Bo wydaje mi się, że warto to zawsze mieć na podorędziu. I po ściance. Okej, i teraz tak. Czy ta wajcha umożliwi mi przetegowanie tego na tamtą stronę?
tak, ponieważ jest tutaj most. Także nice. Dobra, tak żeby was się dość szybko tutaj pozbyć, to pozwolę sobie wykorzystać szpony. I tak troszeczkę jeszcze tylko moje kosy. Dobra. I teraz w momencie, w którym ja to tutaj wrzucę... Czekaj, tam jest skrzyna w ogóle. A, zwykła skrzynka. W sumie zawsze to... Jak nie będzie czegoś ciekawego, to zawsze jakieś przedmioty. No dobra, to już sobie tą skrzynię odpuszczę. No chyba, że mi to jakiś kamyk został wcześniej, no to... Jak tak będę potem latał, szukał, no to hej. Mogę sobie go zgarnąć, nie? Ale nie no, łap to. Nie złapisz tego. Dobra, no to w takim razie zrobię to w taki sposób. Ej, nie! Kurde! Aha! To, że złapał! No! I tu się coś zacięło, czy jak? Czemu tego nie chcę chwycić? W żaden sposób! O, teraz chwyciłeś! Też chwycisz? Też chwycisz. Świetnie. Teraz bądź tak miły i to tam wsuń. A gdzie ja? Okej, czyli tędy się będę musiał wrócić. Okej, to jednak skrzynki nie będę musiał omijać. Ale już tak 40 minut niecałe. O, tu w ogóle złoto jakieś. Wypadło. No dobra, to ewentualnie wam przyspieszę tą podróż. Bo to w sumie jest powrót, więc... Czekaj chwilę. O, właśnie tutaj. Ściana. Lewo ja. Teraz tak, tutaj i tutaj. A w skrzyni? O, troszeczkę lepsza obrona i obrona magicznego trafienia krytycznego, ale takowe mi się rzadko zdarza, więc... Przynajmniej póki co jeszcze nikt mi chyba magicznymi obrażeniami za dużo nie zrobił, o ile w ogóle pojawił się przeciwnik, który takimi obrażeniami w ogóle bije. No dobra, to spróbuję jeszcze zawalczyć z nim, bo jeśli to pójdzie szybko, czy tutaj będzie miał na przykład dużej ilości przydupasów, no to będę mógł sobie dziabnąć tego żniwiarza, może więcej niż raz. Dobra. Pobudka, śpiochu. O, i znowu ten symbol, widzicie? Pokonaj Farezjonera. Z wielką chęcią. O, mam buławę, widzę. Śmierć jeszcze grobu nie ma i raczej mieć go nie będzie. A dobra, to będzie bardzo szybkie, biorąc pod uwagę, jakie obrażenia robią moje szpony. Że go skasuję po prostu w moment.
Dobra, no to jedziemy. No, proszę bardzo. Stary, to ty pożysz nadzieję, że w ogóle to wygrasz. Proszę, jak... O, proszę, on już ma ile? Mniej niż 1/3 HP ma. Elo, ile ta walka trwała? Minutę? Nakaz. Użyj nakazu w kręgu przyzwania, aby przywołać martwego lorda. Martwi lordowie mogą przenikać przez kraty, no wiadomo, bo to duchy, i użyć niektórych obiektów. Martwi lordowie automatycznie atakują twoich przeciwników. Nice! Martwi lordowie mogą obciążyć płyty naciskowe, gdy przybiorą kamienną postać. Ej, zajebiście! Znajdź grobowiec sędziego. Ej, ale super! Dobra. Rise. Dobra. Nie. Wracaj. Czego przyzywa mi? Tak, przyzywa mi i odsyłam jednocześnie. Okej, czyli nie mogłem stać w tym. Okej, i czy ja mogę do niego się przyciągnąć? Ikona sugeruje, że tak. Tak jest, dobra, czyli szykują się nowe zagadki. Dobra. Ty. Koleś. Za mną. Idziemy. O, to co, jakaś bariera czy coś? Nie wiem. Dobra, udało się ogarnąć typa w jednym odcinku. Też lekko przedłużonym, ale udało się. A więc w takim razie ja spróbuję sobie rozpracować tutaj tą zagadkę. A z wami widzę się w kolejnym odcinku, w którym przejdziemy się do grobowca sędziego. Ale spokojnie, będziemy kontynuować od tego miejsca, aby zobaczyć, czy coś nowego się tam nie kryje. Póki co, ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!